DMACC Basic to jest troszeczkę taka odpowiedź na to, co sami zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich lat, dlatego że wychodziliśmy te 3 lata temu z DMACC-iem, on wtedy i teraz i wtedy nazywał się DMACC Professional, a z taką myślą, że to ma być pewnego rodzaju matura dla ludzi zajmujących się digital marketingiem. I ludzie, którzy chcieli do tej branży wejść w naszym mniemaniu wtedy, takiego DMACC-a powinni wtedy zrobić. Natomiast doświadczenie ostatnich lat pokazało, że ludzie, którzy podchodzili do egzaminu, którzy jakby nie bali się zmierzyć z tematem DMACC-a, to byli ludzie głównie, nie chcę powiedzieć, że z branży, ale zajmujący się generalnie marketingiem online, czyli ludzie właśnie z agencji reklamowych, z domów mediowych, z mediów, marketerzy też, ale marketerzy, którzy zajmowali się już tym digital marketingiem albo chcieli się nim zajmować w sposób bardziej zaawansowany niż tylko zlecanie kampanii jakiejś agencji. I pomyśleliśmy sobie, że jest cały ogromny obszar firm i ludzi, którzy się cyfryzują, którzy chcą dopiero nabyć tego typu kompetencje, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę w online, dla których ten DMACC może być za bardzo zaawansowany i ta wiedza może być zbyt trudna. Basic jest tak naprawdę dla tych wszystkich, którzy dopiero chcą wejść w tę branżę. Studenci? Na przykład studenci, absolwenci, szefowie firm, ludzie ze sprzedaży, marketerzy, ale ci marketerzy, którzy nie zajmują się na bieżąco prowadzeniem tego typu działań, a z kolei powinni to rozumieć. A wychodzimy też z taką informacją do wszystkich tych, którzy są w firmach i w naszym mniemaniu taką wiedzę przynajmniej podstawową powinni mieć. To są ludzie z działu zakupów. Mhm. To są ludzie z działów HR przy prowadzonych rekrutacjach. Tam powinno być jakieś podstawowe rozumienie zagadnień z obszaru e-marketingu. My tak naprawdę w ramach DMACC Basic weryfikujemy wiedzę, która skupia się na podstawowych definicjach, na zrozumieniu bardzo podstawowych mechanizmów. Trochę w opozycji DMACC Professional mówi o tym, jak te wszystkie narzędzia, te wszystkie mechanizmy zastosować już w praktyce. Natomiast tutaj mamy taką, powiedziałbym, bardzo encyklopedyczną wiedzę. Te wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek pojęcie online, dla których online nie kończy się wyłącznie na pozycjonowaniu w wyszukiwarce czy na postach sponsorowanych na Facebooku, będę doradzał, żeby jednak skorzystali z tej opcji, zmierzyli się trochę z tym wyższym poziomem, czyli DMACC Professional. W sposób naturalny DMACC Basic ma być pierwszym krokiem do DMACC Professional.